Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Chciałem przekazać ważną informację dla mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Dobiegają powoli końca prace nad projektem budżetu miasta i gminy Myślenice na 2021 rok. I szanowni Państwo, chciałem poinformować, że właśnie przed chwilą w Biurze Rady złożyłem kolejną autopoprawkę do nowego budżetu na ten nowy rok. I szanowni Państwo, czego dotyczy ta autopoprawka? Dotyczy, szanowni Państwo, zapisania środków na myśleński program wymiany pieców w kwocie 1 000 000 zł oraz 500 000 zł na wkład własny gminy do programu Stop Smog. To, szanowni Państwo, pierwsze tego typu działanie ze strony gminy Myślenice na dofinansowanie wymiany pieców dla naszych mieszkańców. Programu, który został już zlecony do opracowania naszym pracownikom z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Ten program zostanie opracowany i myślę, że na wiosnę tego roku zasady i regulamin tego programu zostaną przedstawione mieszkańcom. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach, na której będzie przyjmowany budżet, radni miejscy również odniosą się pozytywnie do zaproponowanego przeze mnie programu i przyjęcia i zapisania tych środków w kwocie, tu już sumarycznie mówimy o kwocie 1,5 000 000 zł na walkę o czyste powietrze w gminie Myślenice. Jestem już po rozmowach z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który zadeklarował oczywiście poparcie i głosowanie za tą autopoprawką. Mam nadzieję, że pozostali radni również wesprą tą autopoprawkę i zagłosują na tak. Myślę, szanowni Państwo, że to przede wszystkim jedno z większych wyzwań, jakie stoi zarówno przed gminą Myślenice, jak i przede wszystkim naszymi mieszkańcami. I w związku z tym, że w zeszłym roku też zapowiadałem, jeżeli nasza sytuacja finansowa gminy na to pozwoli, że właśnie w tym roku uruchomimy tego typu program pomocowy. I dzisiaj kolejny raz, wywiązując się z naszych zapowiedzi, z moich deklaracji złożonych mieszkańców, wychodzimy z taką propozycją uruchomienia myślińskiego programu wymiany pieców. Szanowni Państwo, to co ważne w tym programie, w takich założeniach, które sobie przyjęliśmy tutaj, które są wyznacznikiem do opracowania już szczegółów, to że z tej pomocy będą mogli skorzystać wszyscy, szanowni Państwo. I ta pomoc będzie polegała przede wszystkim na dofinansowaniu wymiany kopciuchów. I to w pierwszej kolejności będziemy chcieli te środki w kwocie 1 000 000 zł skierować właśnie na to działanie, tak aby jak największa ilość mieszkańców mogła z tej pomocy skorzystać, tak aby dostosować nasze gospodarstwa do zapisów oczywiście Wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza. Mam również taką, szanowni Państwo, nadzieję, że ten rok 2021 będzie pierwszym rokiem, który rozpocznie funkcjonowanie naszego programu wymiany pieców. No i że ten program będzie też kontynuowany w latach następnych, bo jak widzimy, to zapotrzebowanie chociażby po złożonych wnioskach z programu rządowego Czyste Powietrze, których już z terenu gminy Myślenice wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ilości około 500, no pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tego programu, też korzystając z pomocy naszych pracowników dedykowanych do obsługi tych wniosków tego programu. Także włączamy się, chcemy te działania związane z walką o czyste powietrze wzmocnić. Zgodnie z zapowiedziami znaleźliśmy w tym trudnym budżecie na ten nowy rok środki, ale myślę, że to sprawa bezprecedensowa i ważna dla mieszkańców naszej gminy, stąd ta determinacja była
z naszej strony duża, żeby te środki w takiej kwocie zabezpieczyć. Jeżeli sytuacja finansowa będzie się polepszała, to również w przyszłym roku będziemy chcieli zaproponować mieszkańcom środki na pewno na nie niższym poziomie, tylko na co najmniej takim samym, a jeżeli, tak jak mówię, sytuacja będzie sprzyjająca, to będziemy też tą kwotę powiększać. Także, szanowni Państwo, taka informacja na dzień dzisiejszy o szczegółach programu, który, tak jak powiedziałem na początku, mam nadzieję, że ruszy na wiosnę tego roku, już po sezonie grzewczym, kiedy mieszkańcy będą mogli przystępować do wymiany przede wszystkim pieców. Będziemy Państwa oczywiście informować na bieżąco. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.